Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, jest świętem pamiętniającym Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tym roku święto przypada 9 kwietnia, niedziela, i 10 kwietnia, poniedziałek. Są to najbardziej radosne święta, które wieńczą okres Wielkiego Postu i Wielki Tydzień. Obchody tych świąt nawiązują do ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa. Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczyna się tydzień przed Wielką Niedzielą. Na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy obchodzona jest Niedziela Męki Pańskiej, inaczej nazywana Niedzielą Palmową, Kwietną lub Wierzbną. W tym dniu w kościołach święci się palmy wielkanocne. Jest to symbol odradzającego się życia. Wielki Czwartek jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. W kościołach odprawiana jest uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa. W tym dniu Kościół nie sprawuje liturgii eucharystycznej. Następuje liturgia Słowa Bożego oraz adoracja krzyża. W sobotę w kościołach święcone są pokarmy. W wykinowym koszyczku nie może zabraknąć jajek, chleba, wędliny, soli, baranka, chrzanu i domowego ciasta. To również dzień adoracji Chrystusa złożonego do grobu. Zmartwychwstania to najważniejsze wydarzenie w Kościele katolickim. Rozpoczyna się od uroczystej mszy świętej zwanej rezurekcją. Z języka łacińskiego powstanie zmartwych. Mszy rozpoczyna trzykrotne procesyjne obejście kościoła z figurą zmartwychwstałego Chrystusa. Poniedziałek wielkanocny, zwany inaczej Śmigusem Dongusem, to zwyczaj świętowania przesilenia wiosennego i budzenia się do życia przyrody. Dawny zwyczaj smagania się witkami oraz polewania się zimną wodą. Dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego na święta. Cześć!